Witam serdecznie. Witam wszystkich oglądających ten kanał. Jakiś czas nie wrzucałem tematu wizji, jakichś przeczuć, czy tematu w ogóle przyszłości. Wiem, że wiele osób trafiło tylko na ten kanał z powodu filmu, czy też paru filmów o wizjach, o przyszłości. Więc słuchajcie, mam do was parę rzeczy, parę ciekawostek. Nie będę tutaj jakoś owijał o wełnę, tylko powiem wam konkrety. Pierwsza rzecz jest taka, że muszę być czegoś pewny na 100%, zanim to powiem, zanim to gdzieś to publicznie, ponieważ nie jestem osobą, która wymyśla, która jakoś tutaj wprowadza kogoś w błąd, czy też, nie wiem, żeruję na jakiejś sensacji, na jakimś wymyślaniu. Słuchajcie, to co wam powiedziałem w pierwszym filmie, tam o tych wizjach, o tych przeczuciach, no to jest prawda po prostu, jak najbardziej. I co jeszcze mam na wstępie tutaj chciałbym powiedzieć, to, że pojawiło się wiele ciekawych rzeczy w moim życiu od nagrania tego pierwszego filmu, o tej całym, wiecie, o tej całej wizjach, o tym wszystkim. I więc tak, ciekawa rzecz, jaka nastąpiła. W ciągu 2 miesięcy były to 3 zdarzenia. Bodajże nawet o jednym zdarzeniu powiedziałem przypadkowo w jednym filmie, już nie pamiętam którym. Już wam mówię, o co chodzi. Nie chcę przedłużać. Chodzi o sny, które miałem. Jestem przekonany, jest to dla mnie dziwne, jest to dla mnie może nawet szokujące, pomimo tego, że w to wszystko wierzę, tak, i poniekąd może wiem, skąd to się bierze. Słuchajcie, miałem trzy pewne sny. Pierwszy może gdzieś 2 miesiące temu i 2 ostatnie w ciągu miesiąca. Ostatni ten sen, nie wiem kiedy był, może tydzień temu około, a tamten był tak gdzieś 3 tygodnie, 4 tygodnie temu. Słuchajcie, mogę wam powiedzieć z czystą odpowiedzialnością. Miałem różne po prostu sny, które się sprawdziły. Jeden sen, nie będę wam mówił dokładnie, mi się śniło, ale dotyczyło to moich znajomych, moich sąsiadów, mojego tutaj otoczenia, domu. Jest to dla mnie dziwne. Wiecie, dziwne jest to, że coś wam się śni, a tak naprawdę coś następuje następnego dnia i to się sprawdza i jest w tym sens. Jest to wszystko logiczne. Wiecie co, no mi to samo, dlatego o tym nie mówiłem wcześniej, bo nie jest to do mnie jakaś, nie wiem jak to nawet określić, nie jest to do mnie jakaś, nie wiem, czarna magia czy cokolwiek, ale jest to dla mnie bardzo ciekawa rzecz. Jak mówię, nigdy nie miałem tak wcześniej. Moim zdaniem coś się uaktywnia po prostu może w mojej głowie, co zaczyna działać, dlatego się pojawiła ta wizja, z tego powodu powstał ten kanał, zaczął być użytkowany przeze mnie. I jak wspomniałem wam teraz, miałem 3 po prostu sny, które się sprawdziły. 2 z nich sprawdziły się w mniejszym stopniu, aczkolwiek miały sens jak najbardziej, a jeden z tych snów mnie bardzo zadziwił i sam zastanawiałem się, o co tutaj chodzi w ogóle. Powiem tylko tyle, że w przypadku pierwszego poczucia sam zrobiłem sobie screen w telefonie i chyba nawet jest data tam, nawet nie będę włączał, nie będę pokazywał, ale mam to gdzieś w telefonie, gdzieś w zrzutach ekranu. Po prostu to zrobiło na mnie takie wrażenie, że musiałem to po prostu gdzieś sobie jakby zapisać, tak? Nie będę się tu odnosił do przyszłości Polski, przyszłości świata, bo moim zdaniem nie mam prawa o tym mówić teraz.
Mogę wam tylko powiedzieć o jednym dziwnym zdarzeniu, które miałem rok lub dwa lata temu. Miałem też sen. Muszę przerwać teraz. Muszę przerwać, ponieważ miałem dziwne zdarzenia po tej mojej wizji. Tak jakby ktoś mi zaczynał pokazywać przyszłość, jak to nawet nie było w śnie, tylko było przed snem. To była dziwna jakaś wizja, nie wiem, co to w ogóle jest. I pokazano mi, tak jak powiedziałem, w tym pierwszym filmie o koronawirusie lub o tym filmie o kontakcie z Bogiem. Powiedziałem, że miałem jakieś takie dziwne sny, galerie handlowe, ludzie w maseczkach. Tam było tego więcej, tam były dziwne, szokujące sceny. Sceny były takie, nawet śniło mi się wtedy połączenie takich galerii handlowych, a za ścianą gdzieś tam były takie wielkie kostnice, które były tylko szuflady i tam wpychane były zwłoki. To jest, znaczy zwłoki, ja tych zwłok może nie widziałem, ale wiedziałem, że to byłem uświadomiony, tak? Jest to niezwykle ciekawe i przypomniano mi po prostu o tym w jednym ze snów, że kiedyś taki sen miałem, ten sen powrócił drugi raz i miałem to wiele razy, że ten sam mi się, sen mi się śnił co parę lat. Więc jest to dziwne, nie wiem jak to występuje w ogóle w człowieku, myślę, że to jest po prostu jakaś sprawa nadprzyrodzona i... Bo to okazało się być prawdą, tak? I dobrze, jedziemy dalej. Słuchajcie, miałem parę lat, dwa lata temu lub trzy lata temu może nawet, miałem sen, nie wiem jak to się stało, nawet nie wiem czy, jest ciężko powiedzieć teraz o tym. Śniło mi się, że byłem z prezydentem Donaldem Trumpem, byłem na jakichś obiektach wojskowych, byłem też z innym prezydentem, jest to dziwne dla mnie. Jest to dziwne. Nie chcę mówić akurat, żeby tu był jakiś prezydent, czy jakiś ważny polityk z Azji, tak? Gdzieś z Chin, ale... Nie, to raczej nie. Ale był to ważna osoba. Byłem na jakimś korytarzu, była jakaś strzelnica, były obiekty wojskowe. Słuchajcie, byłem z prezydentem... Tak, to był na pewno prezydent obejmujący ogólnie urząd w Stanach Zjednoczonych. I byłem z nim jak jakiś taki, wiecie, kolega, kumpel, znaczy kumpel, jakiś może gość nawet, gość. I oprowadzał mnie po jakichś strzelnicach wojskowych, po jakichś obiektach dziwnych. Ale to wszystko było już nieaktywne. To było wszystko jak jakiś taki relikt z przeszłości, jak coś, co było, ale dano mi to było zobaczyć. I nie zobaczyć jako gość, wiecie, bo nieraz jest tak, że coś w śnie się dzieje. I widzicie to jakby gdzieś z góry, gdzieś z boku, jakbyście nie byli do końca taką postacią, ale ja to widziałem i byłem przeświadczony tym, że tam byłem naprawdę i uczestniczyłem w tym zdarzeniu, tak? Co się może, co to może znaczyć, to no, ja wiem, po prostu przez... Po prostu nieznaczące już siły wojskowe, nieznaczące obiekty wojskowe. Coś się wydarzy, że to już przestanie mieć znaczenie totalne dla obronności, nie wiem, kraju, dla pokazania muskułów militarnych. Nie uznaję tego jako wizja, ale jako ciekawy przypadek. Zaczęły się pojawiać u mnie, jak mówię, od paru miesięcy takie trzy sny. Czuję, że tego może być więcej, że może coś mi się uaktywniać po prostu i... Jest to dosyć ciekawe. Ostatnia rzecz, która wam... Dwie rzeczy, które wam powiem jeszcze w tym odcinku, bo wiem, że was to ciekawi bardzo. Tu widzicie, zapaliłem od bardzo dawna lampę z Maroko, którą przywieźliśmy z Michałem. Byliśmy w Marrakeszu. Mile wspominam ten wyjazd. Piękny kraj, piękna kultura. Teraz nie możemy nigdzie pojechać, ale chcę tylko pokazać i coś jeszcze powiedzieć na sam koniec. A czy na sam koniec, coś ważnego. Powiem wam tak, oglądam filmy, transmisję pana Jackowskiego. Jestem jego wiernym fanem, szanuję tego człowieka. I pod jednym z filmów
pojawił się komentarz. Od osoby, nie pamiętam, to była kobieta, przeglądałem jej profil wiele razy, wiele tygodni. Pojawiały się na tym profilu, to było zero subskrypcji, dziwne filmy, kwiaty, przyroda, na zmianę, usuwane, dodawane filmy, jakieś playlisty, no dziwadło takie, że masakra. I ta osoba, ten komentarz został skasowany, mam tylko chyba polubienie, tylko... Mam tylko polubienie chyba wiadomości, gdzieś to jest u mnie na kanale, w powiadomieniach. Jeszcze jakaś pozostałość. Jeżeli chcecie, jeżeli nie wierzycie, mogę wam to pokazać, jeżeli to jeszcze jest. Ale było tak i kobieta napisała w komentarzu: młody, ty też masz dar. I to było o film o jasnowidzeniu, o poczuciach Krzysztofa Jackowskiego. Ja skomentowałem, że szanuję pana, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale napisałem, że szanuję pana, wierzę w te wizje, w to wszystko. I tam w ogóle, no i ktoś napisał jeden, jedyny komentarz: młody, ty też masz dar. Myślałem nad tym parę tygodni, któryś miesiąc. Młody, czemu młody? Bo ja poczuwam się jako bardzo młoda osoba, nawet jakiś stan fizyczny jest po prostu taki, jaki nigdy w życiu jakoś, to nie wiem, no to jest po prostu moja taka mania, takie mam poczucie, to takie coś w sobie, że czuję się tak bardzo młodo i to jest niesamowite, więc zrozumiałem to, dlaczego ta osoba tak napisała i dlaczego powiedziała, że młody, tak? To tak jakby mnie znała od, po prostu od podszewki, od, nie wiem, coś kiedyś, znaczy może takie następować, że ktoś dostaje jakiś taki bodziec, napisz coś tam komuś, tak? Jako taki znak. I może tak być, wierzę w takie coś. I może faktycznie, może mam jakiś mały dar, ale może to się jeszcze aktywni. Miałem takie zdarzenia, zszokowany jestem po prostu tym, tym poczuciami, no i tyle. Jeżeli coś wam się, coś mi się pojawi jeszcze nowego, słuchajcie, na pewno nagram, na wam pokażę. Jeżeli nie będzie jakiś czas filmów, to znaczy na ten temat, akurat jakichś moich proroctw, jakichś wizji, czegokolwiek, to po prostu znaczy, że nie mam takich jakby, albo nie chcesz o tym rozmawiać. A to jest z mojego po prostu szacunku dla was, dla wszystkich oglądających, bo nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, ani też nie będę wymyślał niczego. Tak więc na tyle, dziękuję za oglądanie. No i czekam na jakieś polubienia tutaj tego filmu, żeby więcej osób go zobaczyło. Komentarze jak zawsze mile widziane. Pozdrawiam, hejka.